witajcie drodzy kochani. W dzisiejszym programie chciałem opowiedzieć kilka słów na temat czaroidu, ponieważ czaroid jest ostatnio bardzo popularnym kamieniem w Polsce. Wiele ludzi go zakupiło. Jedni myślą o zakupie, drudzy już go mają. Więc co ja wypadałem, do jakich wniosków doszłem, chciałem się z wami właśnie podzielić. Otóż byłem ostatnio na Harmonii Kosmosu w Polsce i mój kolega z Niemiec po prostu nosi czaroid już od 2 lat. Na szyi, ma go po prostu jako w formie takiego bisiorka. No i żeśmy robili badania. Ja oczywiście czaroidu nie noszę, ponieważ ja noszę kawacze i jak tu widzicie, noszę również to jest cedr syberyjski, który też daje energię, siłę, takie pozytywne energie. Także zrobiliśmy takie badania. Była taka maszyna na można powiedzieć wykazuje energię, jaką posiada dana osoba. I co się okazało? Ja chwyciłem tą maszynę, pozytywne, negatywne, i zbadaliśmy po prostu, jaka jest potencja. Miałem 100 jednostek, a mój kolega z Niemiec miał 200 jednostek, czyli podwójnie. Także ja podejrzewam, znaczy doszłem do wniosku, że czaroid powoduje zwiększenie się siły danej jednostki, ponieważ promieniuje na plus 30 tysięcy bowisów, tak automatycznie siła danej jednostki, danego człowieka, czy to kobiety, czy mężczyzny, wzrasta do poziomu 200 jednostek. Jeżeli osoba normalnie ma 100, no to wówczas ma podwójnie, ma 200 jednostek. Także badaliśmy mojego kolegę wcześniej, miał 100 jednostek, tak samo jak ja, bez czaroidu, a jeżeli ma czaroid, jego po prostu jego energia osobista wzrasta do 200 jednostek. Także to jest takie, no, jakby można powiedzieć, odkrycie i taki ciekawy wniosek, do którego żeśmy doszli po tych całych badaniach. Dlatego polecam wam, drodzy kochani, zaopatrzenie się w czaroid. Jeszcze dodam, że czaroid występuje tylko na terenie Rosji, ponieważ jest pochodzenia kosmicznego. Nie jest to normalny kamień, on nie występuje w innych częściach kuli ziemskiej. Występuje tylko i wyłącznie na terenie Rosji, do rzeczy rzeki Czar w Rosji. Także tam możecie go po prostu jakby spotkać, jak również możecie go kupić na Allegro, jeżeli ktoś jest zainteresowany. Czaroid powoduje zwiększenie się energii osobistej. Tak samo, tym samym uodpornienie się na choroby, na wszelkiego rodzaju problemy życiowe, również wzmacniania psychiki danej osoby. I jest to kamień pochodzenia kosmicznego. Ja robiłem tutaj badania, już chciałem zweryfikować, czy rzeczywiście ten kamień jest tutaj z naszej matki Ziemi, czy on jest pochodzenia kosmicznego, jak już mi tłumaczono to na Harmonii Kosmosu. Pewne osoby mi wspominały, robiły takie jakby sugerencje, takie jakby insynuacje w tym kierunku, że on jest pochodzenia kosmicznego. Ja chciałem tak do końca wszystko to zbadać, przekonać i oczywiście doszłem do wniosku, że po prostu jest pochodzenia kosmicznego. Także jeżeli macie okazję zakupić bransoletki, kluczyki, naszyjniki, wisiorki właśnie z czaroidu, no to jak najbardziej polecam, ponieważ są to kamień jest bardzo zdrowy, powoduje pozytywne energetyzowanie się naszej aury, także ten kamień naprawdę jest dosyć dobry i polecam. Na marginesie też chciałem skomentować, iż nasza firma Energy Arm posiada podkładki. Podkładki, które są na wodę, jak również posiadamy odpromienniki, to można zobaczyć, to jest nasza firma, to można wejść na naszą stronę, można zobaczyć, jakie produkty posiadamy. To jest właśnie podkładka, która podwyższa wibracje naszej wody, ponieważ nie w wszystkich miejscach w Polsce woda ma wysokie wibracje, jedne miejsca mają niższe wibracje, drugie mają miejsca wyższe wibracje. Tak, żeby zharmonizować tą wodę, możecie, drodzy kochani, zaopatrzyć się w taką podkładkę, macie ją przy sobie. Ja dodam, że można stawiać na niej soki, wodę, jak również inne produkty żywnościowe. Zawsze i kiedy nie są w metalowym naczyniu, czy w jakiejś puszce, czy po prostu w metalowym naczyniu. Także dziękuję Państwu za uwagę, pozdrawiam serdecznie i do widzenia.